Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego customu The Abundant Library. Jest ze mną Desełko. Hejka. I co jestem, tam jestem. Na te manki, nie? Tak, no tu jest jakieś manki. Tylko rozumiem, że... Aha, tym ruchem. A, bo tu jest ten. A powiedz mi, ty też tak masz, jak podchodzisz do tej krawędzi tej... To ona mi tak krzywo się skręca. Zatrzymuje. Tak, mam to samo. Kurza mnie to. No, mam to samo. I tu się klapa opuściła, że tak powiem. Jest jakaś muza tutaj przygrywa. Dobra, zjechałem gdzieś na dół. Ja już nie pamiętam, na jakim my etapie to skończyliśmy, wiesz? Bo tutaj pamiętam, że były bardzo rozległe te lokacje. Aha, to jakieś co czugany. Myśmy zdobyli w ogóle ostatnio? Aha, Golden Star, tak? O Boże! To! Jezus Maryja! No weź se tu zejdź! O masakra! Aha, bo my zeszliśmy do tej sali teraz, tak? Tak, ona, tu była woda chyba wcześniej, aha, nie? Dobra, widzę. Tam. Dobra, Uzi. Nie no, apteczka leci. No i Uzi też zaraz poleci u mnie. Ja bym chciał tą harpię najpierw wykończyć, wiesz? Dobra, ubiłam ją. Ej, ale ona się... Czekaj to. Dobra. Mam ją zabitą i teraz tamtych mi trzeba dobić. Kurde, no. Tylko zdążył do mnie podejść. O, dobra, nie trafiają mnie chyba. Zajebiście. Fajnie, dwa do mnie podeszły, wiesz? Z jednym zamachem. No właśnie, ja kucam im tutaj, wiesz... Pomiędzy nimi kucam, słuchaj. I mnie nie trafiają i ich tutaj morduję, że tak powiem. Strzelam im w krocze. Całe Uzi zużyłam. Ja tylko Uzi na tą harpię, a teraz już zwykłymi... Ja calusieńką Uzi zużyłam. Aha. Ale zabiłaś je? No ostatni mi został. Dobra, no to mi został też ostatni. Tylko ja zwykłymi pistoletami, dobra, no. Dobra, ubiłam. Ale może to nie był głupi pomysł, no, żeby te Uzi tu zużyć, bo może już nie będzie takich bossów później. Nie mam pojęcia. Słuchaj, co my mamy w ogóle, bo ja nie ogarnę. No właśnie, to jest ten posąg. Czy my ten trident tu wtrynialiśmy? Mamy jakiś trident? Już nie pamiętam. Nie, no już wsadziliśmy. A, no widzisz, ale... no to ja już nie pamiętam takich rzeczy. Kiedy my to nagrywaliśmy? Boże, 5 lat temu. Aha, dobra, scroll, music scroll mamy. Ale to wiesz co... Ale to gdzie to się, gdzieś trzeba się cofnąć chyba. Ale to my mamy... Trzeba znowu wodę, bo my stąd nie wyjdziemy. Ej, otworzyło się, tak? Rozumiem, jak zabiliśmy ich. Co się otworzyło? Bo nie rozumiem. No co to takie, no słychać było drzwi otwierane, czyli się zamknęły przejścia, żeby nie można było się stąd wydostać, teraz się znowu otworzyły. No ale jak chcesz się stąd wydostać? Trzeba wodę znowu nalać. No to ja wiem, gdzie ta dźwignia była chyba. No tutaj ja też na górę. Tu jestem. I tu, gdzie było to pięterko, nie? No i tak. I tu na prawo? Nie. Ta. Ale... no okej. Okay. Jo. No i mam wodę z powrotem. I ej, ale tu druga dźwignia jakby jest niepociągnięta. To tą drugą pociągnęłaś, tą drugą, tak? Pociągnęłam, aha, tak. A, okej. Okay. Bo tu chyba wcześniej blok był taki. Pamiętajmy o tym. Słuchaj, musimy znaleźć drzwi. Ja mam chyba teorię, bo mamy jedno odblokowane drzwi sekretowe. Bo zrobiliśmy coś było i było, coś. Że drzwi zostały odblokowane. No. No to jakby tak. Jedne drzwi są, ale to raczej obstawiam, że nie, bo jedne są z gwiazdką. To mówiłeś w głównej sali, pamiętasz? No było coś. Ale to raczej gwiazdka nie jest sekretem. I jeszcze jedne były drzwi, no to dwie pary drzwi były, ale jeszcze jedne, które kojarzę, to były w tym takim pierwszym dziwnym kucanym pomieszczeniu, takim, z którym się akcją wchodziło. Wiem, kojarzę. Tam też było. Dobra, i jeszcze poczekaj, były gdzie mam drzwi? Płynąć w te takie rozwalone, ten mur? Tu jest powrót, mamy się tak. Stąd wydostać w ogóle, tak? Tak. I się mam stąd wydostać, to? Aha, to nie tamte, dobra. Tak, w ten mur. No dobra, i tutaj... Boże, wyjdź, to był ci normalnie lutny. Aha, i tutaj do góry, dobra, no czaję. No to... O kuźwa, dobra, straciłem trochę HP. No jestem tu, gdzie te deski rozwalaliśmy, tak? Tak, no to teraz chciałabym... Tak, to tam do gwiazdki nie, ale chciałam zobaczyć, gdzie było to takie kucane właśnie, jak myśmy... Ja już nie pamiętam, gdzie było to kucane. A to było tutaj, w tej lokacji? Się zastanawiam. Dobra, włożę najpierw ten scroll jeszcze. Ten scroll był chyba tu gdzieś na prawo, to jest, nie? Mam ten scroll. No, to gdzieś chyba tu było. O, jest. Mhm. Nie pamiętam, gdzie było to kucane, wiesz? Nie wiem, czy nie trzeba było wyjść z tej sali zupełnie, wiesz? No dobra, a co ten scroll robi? No, ja ona sobie gro.
Aha, i to nam pewnie tą gwiazdkę nam otworzyło, dobra. Okay. Wydaje mi się, że w ogóle z tej sali trzeba wyjść, żeby tam te... Dobra, tam ale idziemy wrócić. Najpierw po tą gwiazdkę. No tak. Dobra. Tak. No w sensie to już będzie druga, nasza. Gwiazdka, poczekajcie, jak się szło po tą gwiazdkę, aha, tu. Na... Tak, na te, takie... Tam, gdzie rozwalaliśmy też, takie nie? Takie główienką. No. I potem łapkami, tak, to? Tak. No dobra, i te gwiazdki chyba były do wtrynięcia jeszcze w poprzedniej sali, nie? Tak. Nie w tej tutaj. Dobra, Laro, możesz się tak tu ładnie... O, dziękuję. O Jezu, co ona robi? Dobra. O, teraz mi się udało. Dobra. Myślę jeszcze, gdzie były jakieś pozamykane drzwi, bo na pewno to one się wszystkie będą odblokowywać, myślę, wiesz? Myślę, że tak, no, ale tutaj w tej tam w tym lokacji... sekrecie na pewno. Co jeszcze myślę? Wiem, że były jeszcze jakieś. Kurde, mówiliśmy, a tu są zamknięte drzwi. Było, ale weźcie, ja już nie pamiętam, ten level jest tak rozległy. Wiem. Dobra, wzięłam gwiazdkę. No ja właśnie podnoszę. No to rozumiem, że my się teraz... Wychodzimy stąd, tak? Wychodzimy stąd, tak. Ja w ogóle pamiętam, do serca sobie wziąłem to, że na samym początku, pamiętasz, jak wchodziliśmy w ogóle do tej biblioteki, to były dwa przejścia i poszliśmy tutaj w tą jedną mańkę i mówiłaś, no tak, że tu wszystko najpierw trzeba zrobić, że no tam tak, to jest żeby inna pójść sekcja. Na drugie skrzydło, tak. Okej, dobra, bo jeszcze tam jest to jedno przejście, które, wiesz, na nas czeka, nie? Tak, to ja to o tym wiem. No ale dobra, zróbmy tutaj wszystko, co się da i dopiero tam pójdźmy, tam tak? Co jedna. A rozumiem, że tutaj w ten rożek. A to ja może tak zrobię, będzie mi łatwiej. Zrobię. No czemu ona mi nie chce tą dupą teraz się tam wcisnąć? W sensie tryb ci robi? Tak. No to ja to miałem cały czas ostatnim razem. No to ja tak wcześniej zrobiłam to za pierwszym kuźwa razem. A ja miałem te tryb cały czas. No to nie, to ja skaczę tam wprost, bo się nie będę z tym męczyć, a później stamtąd. Dobra, ja jestem tu przy drabince. No dobra, cofam się jeszcze. No, zobacz, bo tam uważam, że powinien być ten... Sekret? Tam w tej wnęce, tak jak się wrócisz zupełnie do innych sal, nie? No dobra. O, i tu się wtrynia te gwiazdki. Ja jestem już tak, przy... ale to kucane, wydaje mi się, że tam było to. Dobra, to zaraz. Najpierw wtrynię te gwiazdki. Nie mogę sobie wskoczyć tam na górę, zaraz mnie potarga coś. No to ja mam dzisiaj jakiś lepszy dzień, bo ostatnio to była tragedia. No widzę Kolejnie tą kucaną... zaczęliśmy. Widzę tą kucaną wnękę. Widzę tą kucaną... Wiesz co? Tak mi życzysz? Nie, ja ci źle nie życzę, absolutnie. Ej, i tu jest kryształ, gem. Aha. Ale gdzie? No jak włoży się te dwie gwiazdki. A, bo ty już włożyłeś gwiazdki. Włożyłem, gem. Tak. Blue gem. Idę teraz to tą ja sobie kucaną. Najpierw... Dobra, idę po tych drabinkach. Idź kucanem, bo tam mi się wydaje, że było, ale jeszcze gdzieś i nie wiem gdzie. Dobra, zobaczmy, czy ty nie gadasz jakichś głupotek. Może tak być. Ale to się otworzyło tu przez... Sam mówiłeś to na nagraniu. Ej, ale tu jest zamknięta bramka, no przecież pamiętam to. No coś może było. Na razie mam te ciachaczki, bo one tu są. No zapomniałam, że na górze. Dobra. No i co? A jest! Jest postument otwarty. Tak, jest dobra. Kolejna ta karta taka, pamiętasz? Aha. Tak. Zajebiście. Ej, co tu leży? Poczekaj, bo coś... Co to jest w ogóle? Moon Knight? Mr. Knight. Okay. No jakieś karty tam zdobywamy. Jakieś karty, no. Nie? Ale jakaś broń, rewolwer zdobyliśmy, wiesz? Bo nie mieliśmy chyba wcześniej, nie? Mam ten sekret. A te gwiazdki już wtryniłaś? Nie jeszcze? Nie. No dobra, no to co, jak mamy ten gem, to co, idziemy już stąd? O Jezu, ja tu chyba spadam tak. Jak stona, no cały czas. Czyli tak jakby z tej mańki... Ja muszę jeszcze wziąć, wiesz, włożyć gwiazdki. Jakby z tej mańki wszystko zrobiliśmy, rozumiem, tak? Tu były te kolce... Nie mogę się rozglądać, bo wiesz... Nic nie mieliśmy takiego, co zaczęliśmy do otwierania sekretu, chyba właśnie nie, chyba. Bo też może być tak, że wiesz, jedno skrzydło, dwa sekrety, drugie skrzydło, dwa sekrety. Też tak, jest taka może opcja. Tak być. Ale mamy 3 na 4. To jeden sekret nam został do znalezienia. 3? Ja mam 3. A no, faktycznie. No jeden sekret nam został. O kurde. Czyli wychodzi na to, że po tej drugiej stronie no, musi będzie być jeden. Czyli miejmy nadzieję, że tu nie pominęliśmy żadnego, nie wiem, rozbicia żadnego dzwonu i tak dalej. A dobra, tutaj co, jak wejdziesz po drugiej stronie, to będziesz miała ten ognik taki
Ja już go załatwiłem sobie wcześniej. No ale tu mamy fontannę na środku, a nie? A tu coś trzeba wtrynić, nie mamy tego. Tu jest jakaś tekstura do podniesienia. Jestem bardzo ciekawy. To jest jakaś dźwignia, czekaj, ja tu... No jest, las jeden. Nie. Aha, i to unosi do góry te platformy. To nie wiem, czy nie trzeba... Już tam idę. ...tego przesunąć tam? Nie wiem. Spróbuję. Czy tu się zbiera jakieś te... rozumiem, że do dźwigni nie podejdę, bo mnie kolce pewnie zabiją, no właśnie, tak? Przed chwilą ją przeciągnąłem i zginąłem. No. Więc na razie nie. Ustawiam, słuchaj, te globusy, bo jak dźwignię przeciągasz, nie? Jak zginąłem... To pewnie się kładki... Dobra, już wiem o to. To kładki się podwyższają do góry. Tak, tak, do góry, bo na górze są takie kółeczka, na które trzeba postawić, widzę, globusy. A, no to nie widziałem tych kółeczek. No, są takie dwa kółeczka. Pytanie najważniejsze, czy da się... Czy te globusy mają być... Wiem. Ale tak sobie patrzę na wszelki wypadek. Czy da się na drugą stronę go przesunąć, tak? Teoretycznie... Da się? Chyba tak. Chyba, żeby te kamienie na środku wadziły. Nie, nie ale da się chyba. No jak przesuniesz? No teoretycznie się da. No, jeżeli te kamienie... No nie, moim zdaniem teoretycznie się no da. No jak tu jest postument i ławka, to jak ty przesuniesz to w ten postument i ławkę? Po skosie nie przesuniesz. Ale jak po skosie? No nie wiem, jak dla mnie... Aha, że tu. No, a, że to się niby nie zmieściło. No dobra. No, to tak mi się wydaje. Miejmy nadzieję. No miejmy nadzieję. Dobra, przesuwam drugi. Jezu, ale typowa taka, wiecie, biblioteka z czwórki, nie? Te globusy, ci rycerze, nie? Z diamencikami. Ta. Czego jeszcze brakuje? Co było jeszcze w tej bibliotece oryginalnej? Wąkroj. O Jezus. Ja wiem, co było. Nie wiem, czy ja tego na screenach jakiś nie widziałem. Taka zagadka z dźwigniami. Nie wiem, czy kojarzysz. Z tymi wężami? Tak, z wężami. No, ja to chyba na screenie jakimś widziałem, że to tu będzie. Dobra, ale jak tą dźwignię teraz odblokować? Aha, dobra, widzę, coś tu jeszcze jest. Tu jest manki? Ukrytego. Tak, widzę właśnie takie spękane, nie? Taki, no, jest, jakby, chwyciła no, się myślałem, tego. Że to bluszcz na początku, a to takie spękane, no. Aha, i tu są dźwignie. A. Dobra, czaję bardzo. Jezu, Deseo, przy wejściu, jak wchodziliśmy, też są takie dwa kółka. Nie chcę nic mówić. Na globusy. Co? No zaraz sobie zobaczysz, jak wchodziłem teraz. Co ty mi tu mówisz? No przy wejściu, ale tam nie da rady przecież tego ustawić, nie? No nie, no nie, no i przestań. No ale też są takie dwa kółeczka w sensie. Dobra, ale z tej strony przeciągnęłam, a... Z drugiej strony jeszcze. Aha, jeszcze z drugiej strony. No i zobacz, teraz wejdziesz i też będziesz miała to kółeczko, ale nie ma no szans, żeby to ale ustawić, nie, no. Nie, no nie ma szans. No łap się... No czemu ona się tego czasami nie łapie? To jest głupie. Bo jest się za daleko, Mariusz. To trzeba być bliżej? Tak. Aha. Patrzcie, jak wyhaczałem. Myślałem, że to od kątu też zależy odpowiedniego. Nie, byłeś po prostu za daleko. To jest, wiesz, standardowa mechanika klasycznych TR-ów. Boże, powiedziała, co wiedziała. Profesjonalistka, pani profesor. Kuźwa, jeszcze spod okularów sobie wyobraziłem teraz, jak to mówisz, takim zalotnym wzrokiem. Taka Deseo, kot tutaj opuszcza okularki i tak. Standardowa technika w Tomb Raiderze. Ja pikola. Kuźwa, no dobra, otworzyłam. No ale co się stało? Znaczy otworzyłaś? W sensie dźwignię przeciągnęłaś. Aha, dobra, i teraz coś się wywindowało, okej. Okay. No i teraz przesuwamy. Ja myślałam, że już coś otworzę, a to jeszcze trzeba, bo zapomniałam, no że jeszcze tego... o tym. Tak, ale już o tym zapomniałam. Jest, jaka skleroza. No ja mam straszne problemy z pamięcią, okropne. No to nie możesz być profesorem. No nie, ale samozwańczym zawsze. Tak jak królową. Tak, królową, dokładnie. Ale królową już nie jestem samozwańczą, już tyle razy. No w sumie Death Wisha no. Przeszliśmy, to wiesz. No nie, no nie przesadzaj, no, jak już Death Wish się przeszło, to wiesz. Będziemy się tym szczycić, słuchaj. No na polskim YouTube chyba nikt tego Death Wisha nie przejdzie chyba. Nie, znaczy no, nie przeszedł, wiem. Ale wiesz, no nie mówmy hop, nie? No nie mówmy hop, no. Ale no, jeżeli nawet ktoś przejdzie, to nie w takim stylu jak my. Dokładnie. O mój Boże, tu są jakieś, o widzę jakieś parkurowe sprawy z lasu. O mój Boże, kiedy znowu? Ja ci włożę, gdzie, co, jak? Gdzie parkurowe rzeczy? Aha, patyki są, widzę. Widzę znowu te manki. Czy ona mi tam wskoczy? Wskoczy. Dobra, skaczę na ten patyk. Bo wspiąłem się gdzieś do góry i teraz na ten patyk, tak? Ej, ale tu też jest popękane i do dźwigni to prowadzi, moja droga. Ja idę chyba do tej dźwigni najpierw. Czekaj, jest naściętna. No ja naściennej tak, widziałam właśnie. Ja idę do tej naściennej najpierw, ale wiesz? To ja już widzę dwie naścienne, więc no to ja idę do pierwszej. No idę do pierwszej. Ale nie widzę to na nie razie tej dla kogo, drugiej. Która no jest właśnie, pierwsza. Która jest pierwsza. Dobra, ja idę najpierw do tej. Dobra, jest jak ona jęczy. Ja jestem przy takiej...
przy tym takim ciachaczkowatym. A, no to ja przy innej, teraz widzę tą przy ciachaczkowatym. I z patyka skaczesz, tak? Nie. Nie? Nie. Ale co to zrobiło? To... Jezu, ja w ogóle nie wiem, o co to. Nie mam pojęcia. Chodzi. Nie wiem, ta moja też nic nie zrobiła. Dobra, idę skakać na ten patyk, bo ja nie wiem. Ale tak się zastanawiałam, jakie mam teraz, gdzie indziej mam wejść, bo jakby nie wiem. Ej, ogień tam się ucha. Aha, że z tego mam na ten patyk jeszcze inny, tak? Tak. O Jezu, to będzie ciężkie. No, prosto wycelowałem sobie w ogień, nie? To ja nie lubię tych skakanek na patykach, wiesz? Nie wiem, czy ty lubisz, czy nie. No, ale zobacz, kręci mi się i ja w ogóle nie wiem, co mam puścić, żeby ona mi skoczyła. Jezus. Nie, przeskoczyłem kolejny patyk. Desao, jak tam? No, jakoś idzie. Zrobiłaś to? No, prawie. No możesz skoczyć, Laro, Boże. No, aha. Mam, jestem przy drugiej dźwigni. Serio? No, żadnego problemu z tym nie miałam, kompletnie, nawet mi HP nic mi nie zabrało. No, a nie miałaś, że nie musiałaś synchronizować dysku. O Jezu, teraz jestem przy tej ciachaczce. Okej, to nam się otworzyły tutaj te drzwi, wiesz? Znaczy ta klapa, przepraszam, w wodzie. Klapa w... A no tak, bo tam była wodzianka taka. Na jedną kratkę, nie? Ja. Dobra, biorę tą drugą dźwignię. O, flary tu są. Ja ostatnio jakoś nie używam. Ja cały czas używam, bo tak, tak? W miarę ciemno na nagraniu jest, więc... Okej. Okay. No dobra. Jeszcze na YouTube jak wrzucisz, to będzie tym razem, tym bardziej ciemniej. O Jezu, nie muszę jakieś labirynty podwodne. Piękna muzyka. Ale nie labirynty? Nie, 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 broń Boże. Tylko chwila. O, flary, faktycznie. Jezu, co to za muza? Piękna, ja mam ją na trailerze. Bo obsłuchałam sobie cały soundtrack, który tutaj autor użył. Wow, wielka ale sala. Zajebiste. To są za kółka. To takie jest jakby, coś tu trzeba było postawić. Przepiękna. Mówisz, wielka taka sala. Przepiękna. Taka no, taka orientalna, nie? Tak, ale nie wiem dlaczego, jak przesłuchiwałam te nuty do tego trailera i zdecydowałam się na tą nutę, słucham jej i strasznie mnie smuci ta nuta. Nie wiem, no ona jest strasznie taka, mnie dołuje, no, ale, jest ale chcę jej słuchać. Nie wiem, jak mam to no określić, wiem, ale, mnie o co ci chodzi. Chuj mnie dołuje. Dobra, powiedz mi, co tutaj widzę, wszystko pozamykane. Czy coś tu jest otwarte? Czekaj, waza jakaś, da się to rozpieprzyć? Nie. Jakieś drabinki tam widzę. No idę na górę po drabince, bo w zasadzie nie mam tutaj co robić. Aha, ale idziesz po tej, w prawym po rogu? Po lewej, jak wchodziłam, to chyba po lewej wchodzę na drabinkę. Aha, czyli po tej stronie wchodzisz, dobra. Jezu, są też takie dziury na te, takie, te. No, planety, ale nie ma tu tych planet, więc nie wiem. I co, do tyłu tam trzeba się odbić, czy coś? Wiesz co, nie no, piękna tutaj ta muza, Boże. Mówię, że jest przepiękna. Ale mamy głos. A tam są kule, to już wiem, o co chodzi, dobra, trzeba. A one mają spaść, tak? Tak mi się wydaje. Aha, i na dole też były takie wnęki z tymi. Były, były. O Jezu, tu trzeba taki zrobić skok z shifta chyba, nie? W ogóle... A jaki sufit tutaj jest, teraz dopiero widzę. Jest przepiękny. A ten... pamiętasz, że tutaj było coś z tymi ruchami, że można kulę przesuwać? Było coś, tak, nie? Tak, no to żeby można kulki przesuwać po prostu, ale idę jeszcze po apteczkę małą, bo widzę, że jest ona tutaj. Się tu będzie toczyć na mnie? Tak, jak wejdziesz na to kółeczko. Aha, jak ja mam to zrobić? Ale zauważyłam w rogu jeszcze, wiesz co, jak jedna spadnie kula, to w rogu jest apteczka. Ja się przesuwam gdzieś na łapkach. No właśnie, no tu jest apteczka, tak. Aha, okej, okay, dobra. No spadła mi jedna kula i gdzie mam się teraz dalej no i jeszcze po drugiej kierować? Stronie też jest, widzę, kula. Czyli co, mam zejść na dół i teraz na tą drugą drabinkę? Wiesz co, ja chyba nie będę schodzić na dół. Tylko po prostu sobie da, tak wrócę. Tak jak tu przyszłam, nie? Czyli znowu tymi rączkami. No chciałabym, ale widzę, że ona ma jakiś problem. Aha, czyli się nie da? Nie no, da się pewnie, tylko poustawiać ją muszę najpierw dobrze. No ja mogę też się zsunąć na tą roślinność tutaj, no. W sumie tak. Ona tutaj stanie na swoich nogach, czy stanie, nie? Stanie, no, tylko no to dobrze. Nie, no to się uda na luzie. Oj, jakie easy. Czekaj, patrzmy na te sekrety, bo ja tutaj, wiesz... Ale ona tak chyba bezpośrednio na tamto, to ja nie wiem, czy ona wskoczyła, bo trzeba z powrotem na to...
Nie, no skoczy. Co ty? Od razu to było widać, jest podstawowa zasada Tomb Raidera. Proszę cię, wycenianie tej odległości, no. Masz rację. Od razu było widać deseo. Zgadza się. Dobra, ale spuściłem się tak. No ale co z tego? Może na dole się otworzyły drzwi, bo były... Ale jeszcze jest w ogóle takie coś po drugiej stronie, zobacz, otworzyły też jest. Otworzyły się na dole, no, ale zobacz, po drugiej stronie widzisz to miejsce, nie? Ale jest zamknięte? Tam jest jakaś kratka, widzę? No jest kratka, dziwne to jest w ogóle. Dobra, ja schodzę na dół. Dobra, ja też. Ale ja bym chciał zejść tak, żeby się nie zabić. Gdzie tu masz coś otwarte? No jest taka jedno przejście otwarte. Jest, dobra. Na... No już znalazłaś, tak? Widzę. Dobra. Jezus, jaka waza. Tu się coś podnosi? Nie, tu są jakieś postumenty, ale puste. Aha, tu też się otworzyło. Dobra, czyli po schodach do góry. Mhm. Czekaj, tu są takie wnęki jeszcze. No, widzę właśnie. Patrz, czy sekretów żadnych nie ma. I jest jakaś kolejna wielka sala, deseo. Aha, no to mam. No, a, zajebiście, to no wykrakałem. Jest. Nie mam chyba do łzy, nie? Ale mam, czekaj, deserta. A ja mam łzy. Zastanawiam się, czy deserta, chciałabym na nich... A jak będzie coś jeszcze gorszego, może nie. Jakiego deserta? Rewolwer. No ja to... Deserta, rewolwer to jest jedno i to samo. Oj tam. Dobra, tu się wchodzi, jest jakiś papirus, kuźwa. Dobra, najpierw bym chciała zabić te harpie. No już zabiłem, easy. No czyli to będzie tak samo, tutaj widzę na środku musi się wysunąć taki schodek, nie? Dobra, ale przeczytajmy, co zatruły tu jest mnie Franca. Welcome to the Grand Room of Seven Dragons. Witaj w wielkim pomieszczeniu siedmiu smoków. Cztery smoki z urwaną, odciętą głową leżą na podłodze. Aha, i jakby one otworzą nam, nie wiem, dostęp do jakiegoś mechanizmu. A pozostałe trzy mają być nieruszone. Ej, no to easy! The four dragons with a broken head. Like, tu jest rozwalona głowa, tak? Nie. Znaczy coś się wala obok Dlaczego tego. Nam piszą, że pozostałe trzy mają być nietknięte? Jak coś ma być nietknięte, to znaczy, że trzeba je to dotknąć. No to co robimy? Najpierw te głowy, a potem te trzy... Potem zmieniamy kombinację i dajemy... Tak! No dobra, to najpierw tak, daje z tymi głowami. Jeżeli... to jest taki zabieg trochę psychologiczny. Jeżeli to miałaby być zagadka dotycząca tego, że tylko cztery te mają być tknięte, to nikt nie zaznaczałby, że trzy pozostałe mają być nietknięte. No w sumie tak, masz rację. To takie trochę psychologiczne. No jedno z drugiego wynika, ale jeżeli to zaznaczają, to znaczy, że coś jest na rzeczy. No dobra. No tak, bo w sumie mogli nam nie dawać tego dopisku, no, nie? Trochę tak. Dobra. Czekaj. Dobra, ja najpierw sobie tu znajdźki, wiesz co, szukam, bo widzę, że no są widzę tutaj. Jeden. Tu jeszcze widzę, apteczki są. Do Uzi apteczka, no widzę to. Ja już podniosłem te bloki na środku, jak coś. Tylko pytanie, czy jak ja teraz odciągnę którąś, to mi się... A skąd wiedziałeś, które to są? No te głowy są po... Aha, dobra, widzę, czyli jest, nie myślałam, że one nie są za... Czyli te, które bez głów mają być, tak? Tak, tak. Broken. Czyli te, które mają rozwaloną głowę obok postumentu po prostu. Masz obok dźwigni taki kawałek głowy rozwalony na podłodze. Kawałek głowy posągu jakby. No nie? Jest. No, to te pociągasz. Cztery, okej. No rozumiem. I było cztery, tak. Jak ale teraz byśmy pytanie... nie zapomnieli później zrobić tego... Tak, tylko pytanie, zaraz spróbuję to zrobić, w sensie odciągnę zaraz jakąś jedną i zobaczę, czy mi się te schodki schowają. Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. Czy to... Czekaj, jeszcze tak patrzę tutaj te znajdźki. A, bo tu jest jakiś kryształ, widzę. Dobra. Zapiszę. I teraz co? Odciągnę tą na przykład. No nie chowają się, słuchaj. No to bardzo dobrze. No to jak się nie chowają, to od razu trzeba się tym zająć. Tak, no to ja odciągam. Odciągam tą przeciągam. Tylko żebym ja się nie pomylił. A myślisz, że to sekretowe? Nie mam pojęcia. Pytanie, co się stanie? Może zginiemy? Cholera wie. No w sumie tak, może być. No ale dla mnie to jest bardzo znaczące. Dlaczego, dlaczego oni piszą, że trzy mają być nietknięte? Skoro cztery mamy dotknąć, to logiczne, że trzech mamy nie dotykać, tak? No tak. To po co o tym piszą? O Jezu, ale to będzie zabawy, czekaj to. To muszę przeciągnąć. To muszę. Wiesz, najgorsze jest to, że możemy tego nie widzieć, co się stało, nie? Nie wiem, czy już mam wszystkie. Nie, czekaj, ja już mam wszystkie chyba.
Tak, ja już mam wszystkie i nic się nie pokazało. Chyba, że gdzieś na górze. Czekaj, tam jest jeszcze kolejna sala taka wielka. To jest taka sala w ogóle z globusami. Z dźwigniami w ogóle. Ale tu się coś... Ej, czekaj, tu jest apteczka w... Nie, to nie jest apteczka. Jest takie są dźwignie w ogóle w tej sali. To było otwarte w ogóle? Ja nie wiem, pociągnę. Zobaczę, co tu się dzieje. A tu są trzy dźwignie. No ale te dźwignie nic nie robią. Wszystkie zrobiłeś? Nie, no na razie jedną, ale nic nie pokazuje. Nawet drzwi ani nic. No nie, no nie pokazuje. A secret door has been unlocked. Chyba sobie żartujesz. No naprawdę. Naprawdę? Tak. Ale to się zrobiło pod wpływem tego, że my... Wiesz co, czekaj, ja sobie to w ogóle zasejwuję. Ja chcę zobaczyć jedną rzecz. Czy to było otwarte? Wiem, przed przeciągnięciem, tak? Zamknięte to jest. Tam ale są wszystkie te trzy? Wszystkie drzwi, tak, wszystkie drzwi nie są zamknięte. No to dobra. Ale pokazało secret door jakby w tej sali, W nie? tej sali, no. Ale tu nie widzę żadnych takich. Chyba, że tam na górze. Po tych schodach. Chyba, że na górze. Wchodzimy tam na górę? No idę na górę, idę. Bo te tutaj z boku się nie otwarły. Takie są jeszcze tu z boku, nie? No jestem na górze, tu się wazę rozwala, ale nic w niej nie ma. I jeszcze jedna waza. Jeszcze chyba jedna. A nie, tej się nie da. Dobra, drabina na górę. I co, tu nie ma nic w tych wazach? No właśnie rozwaliłem i nie widzę nic. Okej. Okay. Wchodzę na górę. No ale to było o Boże, takie logiczne, ale nie? Tu musimy... Tak, teraz ale tak tu... sobie to o tym myślę. A nie, tridenta nie trzeba tutaj. Nie, mamy już. Mariuszu, ciągle o tym tridencie. Wiem, no bo ja tu napalone na te tridenty. Ja wiem. Czekaj, bo tutaj jakieś takie... A są jeszcze wazy. No właśnie. A coś jest? Oj, jest. Doszło do gana. To tak sporo. Myślisz, że jeszcze jakiś bossik będzie? Wiesz co, może coś jeszcze być, niewykluczone. Dobra. No jeszcze trochę tego Uzi mam chyba, a rewolweru to w ogóle jeszcze nie wykorzystywałem. No ja też nie, ale już teraz zacznę, bo wypadałoby. No dobra, i co teraz? To tutaj o Jezu, mamy. Jakieś kule tu zaś znów. Uźwa. Czekaj, czy one się zaczną znowu aha, zaś jak toczyć? Wchodzę, to leci kula, czyli na te takie kółeczka. No dobra, ale tutaj... Tu jeszcze jest coś na środku. Ta mini się jedna nie stoczy, a nie, na teraz środku się jest stoczyła. Taka dziura. Z taką wnęką, takim okienkiem. No. I tu jest dźwignia. Czekaj. Może spuszczę jakąś kulkę. O kuźwa, spadłem na dół. Jest dźwignia. Ja sobie ją przeciągnęłam. Na środku, tak? W tej dziurce? Na środku, dziurce? W tej dziurce jest, tak. Mhm. Ale zanim kulę jakiekolwiek spuściłaś? Czy jedna mi zleciała. No to mi też jedna. To co tak robić? Też mam jak ty? No a co, nie przeciągasz dźwigni? No ale to trzeba zejść na dół i potem co, wrócimy się na górę? Ale jak zejść na dół? No przecież... w dziurce. No w dziurce i masz przecież tą... A drabinka tu jest, Boże. A czekaj, a ty cheatem się tam spuściłaś? Nie. Czy z drabinki do tyłu? Nie, po prostu leciałam do przodu. A, wiem. Ale tak też się da, po turgusowemu. No coś tam się obsunęło, wysunęło, nie wiem, coś było słychać, nie? No jest tu taki klocek, widzę go zresztą, stoję koło niego. Chyba to on jest wysunięty, tak mi się wydaje. A, on musiał być, dobra, bo byśmy tej kulki... Dobra, to ma sens. Trzeba było, bo... Okay. Patrz, no bo jest taki klocek przy jednej i jak ona spada, to ona musi się przez ten klocek zatrzymać, wiem, bo by nie spadła do środka. Wiem, o co tam. Big brain. Big brain. Ale dlaczego... Jak ja mam aktywować, żeby jakaś spadła? A ja mam ją zepchnąć! Tak. Boże, Deseo, nic mi nie mówisz. Ale to trzeba takie rzeczy podstawowe, kterowe mówić. Słucham? To już nie jest podstawowa. Takie kule w podstawowym TR-ze nie były przesuwane. W podstawowych customach. Powiedziała, co wiedziała. Weź ją przegadaj, taką babę, no. Jaka dobra kolka zero z lodóweczki, no. O Jezu, ja mam taki soczek jabłkowy z lodóweczki, zajebisty. Czyli co, to już będą wszystkie... Tak, otworzyło się w głównej sali. Mhm. Dobra, to trzeba tam zlecieć. To teraz właśnie po tej drabince. Czekaj, bo ja dopiero drugą kulę zrzuciłem. Ale jak to jest możliwe? Przecież dopiero byłeś przede mną. No, ale przecież ja tutaj kminiłem o co kaman. No dobrze, bo ja dobrze rozglądam się i penetruję, jakieś znajdźki szukam, a ty lecisz na pochybel, na pałę. No ja już chcę to, a nie tam. To mój kamyczek. Ty lecisz po prostu na pałę, no.
chyba zrozumiałe. Dobra, spadła ta trzecia. A jest kamyczek. Ale to nie jest ten kamyczek Blue Gem. Aha. To jest jakiś inny. Coś we mnie nadupia, wiedziałam. No, czyli bosik. No chyba pogięło. No nie gadaj, że co? Minotał? Nie, bo to akurat trochę bez sensu, ale dobra, już nie będę się... Dobra, czyli rozumiem, że mam sobie wziąć Uzi od razu. No raczej. Ale co, harpie? Nie. No a to tamtych panów to ja nie chcę uzikami. Ja chcę zwykłą bronią. Ale wchodź tutaj. Aha, te kol... Dobra. No ale możesz? Pytanie mnie teraz zastanawiają te drzwi, zastanawiam się. Dobra, już lecimy z nim. Gdzie odblokowaliśmy sobie drzwi? Bo pamiętam, że były jeszcze jedne. Ale jeszcze w tej sali wcześniejszej była jedna drabinka, więc tam też trzeba iść. A może to one? Pamiętasz tam w tej sali, co z tymi drabinkami, żeśmy się tu przedostawali? No coś było. To mówiliśmy, że po drugiej stronie te kule takie dwie pierwsze, co zrzucaliśmy. Tak, było. To mówiliśmy, że po drugiej stronie jest zamknięta ta. Tak, kratka. No, poczekaj, bo ja jeszcze zabijam tego ciula. Dobrze, dobrze. A ja pójdę zobaczyć, bo ja już nie mogę wytrzymać. To widzę właśnie. Oni nic nie zostawili, nie? Nie. Czyli co, mam się stąd wrócić? Tak. A co my mamy w ogóle? Shiny Ruby. Pokazać mi tą. Otworzyła się? Tak, jest otworzona. Mhm. Czyli po tej drabince tak. Odskoczyć tam do tyłu, tak? Jo. Dobra. No to będziemy mieć wszystkie. No, będziemy mieć cztery. No, ale Destako, to ty w większości znalazłaś wszystkie praktycznie. Ja tu się nie popisałem za bardzo. No z tymi ale... sekretami. Popisałeś się też, no co ty tą gadasz? No gdzie, no którym? Wszystkie ty praktycznie znalazłaś. Nieprawda. A ta kolumna tutaj mi będzie przeszkadzać. A może ja sobie odskoczę po prostu tak? O, bardzo ładnie. I co, fajny jakiś sekrecik? Dopiero tu włażę. Aha, to jest jakieś kucane w ogóle. A to jest kucane. Bosiu, jeszcze jakie w dół takie dziwne. A czemu ona mnie nie roluje? Sobie, wiesz, no nie, bo w dół ci nie zroluje. A, no tak, bo to jest tak bardzo w dół, dobra. Aha, i tu jest zejście w dół. Dobra, skaczę. Nie wiem, co tam jest, ale... Okej. Okay. Zaskoczyła mi. Jezu, dalej się kłóca. Ale tu chyba powinna się zrolować. Tak, tu się tak, roluje. Tak, tu tak. Mhm. No i mamy... Aha, jest ta karta, już widzę ją. Jest. Widzę. Mhm. I to jest karta Tomb Raiderowa. TR6. Widzę. Mhm. Angel. I shotguna dostaliśmy. Wow, na koniec customu. Znaczy, no jeszcze chyba to nie koniec, ale... Pokaż mi te karty, chcę je zobaczyć w menu. No jest, Lara Croft. Ale czy mamy trzy? Moon Knight. A cztery sekrety, to jeden sekret nie był związany z tymi kartami. No nie, Mr. Knight, Lara Croft i Moon Knight. A ten gem nie był sekretem? Nie, chyba. Jakie mam teraz Aha, to jest drabina, dobra. Jezu, cały czas ta nuta przygrywanie, non-stop. Ale w jest sensie, piękna, że się ale nie kończy. Jest smutna, Boże. Bo naciągiem, wiesz, w pętli jest. Wiem. Akurat mi się chyba skończyła. A nie, w pętli znowu, tak, zapętla się. A wolisz na przykład, jak jest nutka taka właśnie zapętlona, że cały czas ci coś przygrywa, czy wolisz na przykład, że nutka ci przegra raz i potem już masz ciszę, spokój? Wiesz, o co mi chodzi? To wszystko zależy, czy nuta mi się podoba. A, okej. Okay. Bo jeżeli mi się podoba, to taka jest, okej, okay, może być zapętlona, nie mam problemu. Okej, rozumiem. Natomiast... No wyobrażasz sobie w tym, na przykład w Vikingsach, tą nutę tam, co nie. Napieprzałaby nam cały czas, tak? Ale no, Nightwish to akurat mógłby napieprzać. Nightwish tak, over the hills to jak najbardziej. Jak myśmy tutaj przyszli? Dziurką taką kucaną. Jest, dobra. A i tu była woda, jest już o tym zapomniałem. Co to było? Co? Jakieś koty. Słyszę. Koty? No jakieś takie miauczenie, jakby u ciebie. Nie, drom mordę dzieci. A to dzieci? Nie koty. Masz w sumie rację. O Boże, ale to tak brzmiało, jakby kot tak miauczał. No i znowu drzwi. O Boże, ej, faktycznie, no. No drom, jabłko. Boże. A i to się chyba tu wtrynia, ten rubi, no. Tak. Jest taka obręcz, ja tu widziałem to, jak wchodziłem. Wtedy próbowałem coś tu wtrynić, a nie mieliśmy nic. I tu będzie drugi diament. O nie!
Diamenty chyba w tej pierwszej sali były do wsadzenia, czy mi się wydaje? W tej takiej głównej, głównej, no. O Boże. Mhm. No właśnie. Nie, no mam tak dużo, przecież tego dajcie spokój. Ale czego może właśnie? Z deserta. A z deserta to zadziała na te... Zaraz zobaczymy, tylko trzeba sobie dobrze w serce trafić. O, dwa razy. Ej, bez kitu, a ja się tutaj morduję z tymi pistoletami. Odwróć się do mnie, no ej, siulu. Do mnie! Jak miotła w Harry Potterze. Do mnie! No, dwa strzały i po chopku. Pokazało nawet, słuchaj, to gdzie to wtrenić. Jaka muzyka teraz taka... No. O Boże. O, taka no. No przecież to jest, czekaj, z które... To jest z... Ale piękna jest. Filmu? Nie. Poczekaj. Nie wiem, ale jest piękna. Przez chwilę takie było, albo może nie z filmu, co ja pieprzę. Dobra, idę to wtryniać. No ja wtryniam właśnie. A po co my tu w ogóle przyszliśmy? Co mamy do zdobycia w bibliotece? Już nie no artefakt, fabuły. Artefakt był do zdobycia, ale Lara o nim w swojej bibliotece, w swojej posiadłości przeczytała. Koordy do artefaktów opuszczonej... Aha, czy po prostu artefakt, ale nie wiadomo jaki, artefakt, tak? No ale to... nie wiadomo, nie było opisane jaki. Okej, okay, no są jakieś schody do góry. O Boże! Nie. O Jezu, nie, jeszcze te nietoperki. Dobra, już marnuję, no. Gdzie ten nietoperz? Zmarnowałem praktycznie cały rewolwer, nie? Ja też. Palić to. Tu jakaś taka dziura jakieś wielka. Łapkowane, nie? Właśnie nie wiem, na lewo czy na prawo? Na prawo właśnie chyba. Właśnie się tak zastanawiam. Na prawo poszedłeś? No, bo tu są takie kloce. Ale nie, tu się nic nie da. To da się, jednak, czy się nie da. Może jednak na lewo? Idę na lewo, nie będę się tym. A to jest lina w ogóle, widziałaś? Widziałaś. O Jezu, ale skakanie tam z flarą to błąd. Jezu, jaka tu ciemność, ja pierdykam. Jeszcze brakuje takiego bazyliszka czwórkowego, wiesz o co chodzi? Tak. Z Kairu. No żeby dobra, jestem po drugiej stronie. Co tam jest? Nie podoba mi się to. Kurde, no nie mogę tam doskoczyć. Po drugiej stronie widzę na suficie takie głazy, no głazy, te takie kamienie, co spadają nam na łeb. Wiem, jak nie będziemy wracać, to nie będzie nam coś się walić na o łeb. O Jezu, to będziemy mieli cofki. A co, że myślisz, że będzie się trząsło? Nie, no, to jak trząść. Tak, to jest minus 10 do customu. No ale to nie masz wpływu na czym... Nie, to mnie, ale twórcy powinni wiedzieć, że tego się nie robi. Przecież nie każdy ma cofki od takich rzeczy. Mam cutscenkę. Jest jakiś, wiesz co, to jak kostur wygląda. Aha. Ten artefakt. Dobra, czekaj, bo ja tu dopiero idę. To jest jakiś kostur, dosłownie. Zamienimy się w wiedźmę z lasu. No i zapada się wszystko, oczywiście. Ale aha, trzęsie jeszcze się? Czas mamy. Spoko. O Boże, czasówka? Tak. Co to jest? Pokaż mi to. To jest Staff of Konshu. No. Aha, ona to bierze, dobra. Ale trzęsie się, czy się nie trzęsie? Tak, oczywiście, że się trzęsie. O Jezu, trzęsie. No to jeszcze jest czasówkowe trzęsienie, no, to po pozdro. Prostu będzie pozdro. To kosa, taka kosa jakby. O Boże! Fuj, zaraz się zżygam. Ale tak samo wracamy, tak? Tym kusadem. No chyba tak. No tak nie bardzo. Nie? No ona mi tam nie doskoczyła. Czyli co znowu tym egzemplowanym łapkami? Nie wiem, jak mam to zrobić. Dobra, no idę na te łapki, tak jak żeśmy tu szli. Ale doskoczyłeś tam? Tak. Doskoczyłem tam. O Jezu, jak to się trzęsie, ja pier... No tak, doskoczyłem. Ale jak masakrycznie to się no, trzęsie. No masakra. Nie, ja nie patrzę, jak idę na tych łapkach nie patrzę, bo będę mieć zaraz cofkę. Ej, ale tu trzeba wejść i odskoczyć przy tej kolumnie. Ona, mam nadzieję, że tu nie spadnie mi przy tej kolumnie. Dobra, jest. Myślisz, że tu trzeba sprintować jakoś tak mocno? Myślę, że tak. Żeby mi tylko tu aha. Nic się nie... Ale wiesz co, ja to chyba zepsułam. Dlaczego? Bo ja straciłam wciul czasu. No nie wiem, czy to... A myślisz, że takie wyżyłowan... Aha, zginąłem, bo na mnie się zawaliło na łeb. Wiesz, co chodzi? Tak. Jak wbiegam do tej głównej sali, mam 2,45. Ja mam 2,27. W tej głównej? Tak. I co teraz, prawo, lewo? Już nie pamiętam tego. Idę na prawo. Nie wiem, czy ja dobrze biegnę. Tu coś jest. Jezu, gdzie ja jestem? Ej, nie kojarzę tego w ogóle. Bo tutaj było, tu było zasypane. Tutaj nas zginąłem. Nie było.
próbuję te kolce przeskoczyć, wiesz? Jakie kolce? Aha, no, są takie kolce. Widzę. No dobra, udało mi się. No ale zawala mi się tu na łeb, no! Popieprzyło! To co, ja tu muszę się zatrzymać, tak? Dobra, muszę na innym slocie. Ja się zaraz zżygam. Znaczy, ja powiem ci, że... Tu jest jakieś zejście? Jest. Kula jakaś była za nami, chciałam tylko tyle powiedzieć. No, toczy się. No, słyszę. Właśnie się stoczyła na mnie. A tu jest kolejna jakaś. Tylko, że ja zginęłam, ja. No, ale wyskocz stąd! Mam już minutę 50, a jestem... Nie mam nie jeszcze mam na dole. Nie, 8. Jezu, tu wszędzie jakieś kule, boję się. Jezu, no prosto na łeb mi tu wszystko spada, no co za gówno. Gówno. Jezu, przesuń się. Nie wiem. O Jezu, jakieś patyki tam widzę. Nie wiem, gdzie mam iść, serio. Weź to o Boże! Nie, deseo, jakie to jest popieprzone. Nie wiem, jak mam iść, gdzie mam iść dalej. A w na którym momencie jesteś? Nie, aha, tutaj. Ale no bez sensu to jest. Ona mi się strasznie badży. Jezu, mi tu wszystko... Nie, ja już spadam tu wszędzie. Ja już mam minutę 30 i robię takie błędy. Ja mam minutę 20 i jeszcze przede mną są kolejne, widzę te... Kulki. Nie wiem, czy ja to zrobię. Cały czas robię to tak beznadziejnie. Znaczy, powiem ci, lubię takie końcówki w customach, nie? Że coś się zapada, rozwala. Ale została nie... mi minuta. Ale bez kręcenia takiego. Nie mogę na patyk sobie wycelować, wiesz? Jestem przy patyku. Jesteś przy patyku? Nie wiem, nie jestem przy patyku. Zginęłam. Ale ja tego nie zrobię, bo mam już za mało czasu. Zrobisz, ja mam też minutę 20. Ale ty już robisz patyk. No ale nie widzisz nawet tego patyka. A ja mam 57 sekund, Mariusz. No dobra, ale może już jest zaraz koniec, czekaj. No, chyba... A może jeszcze nie. No nie, nie już widzę nie wyjście. Już widzę wyjście chyba. Mam minutę i widzę wyjście, no to nie będzie... A ja mam 45 sekund i nawet mnie nie ma na patyku, Mariusz. Nie ma mnie na patyku. Boże. Nie wiem, gdzie mam iść, nie zrobię o, tego. O, kośwa! Uważam, że to jest bez sensu i uważam, że powinnam to zacząć od początku, ale to wszystko dlatego, że mi jest no, po prostu niedobrze. Wiem, ale wyobraź sobie zaczynać to od początku i jeszcze mieć podwójną no ale to cofkę. Muszę zacząć to od początku. Znaczy może nie od samego początku, wiem. Bo wiem w którym miejscu za długo ten, bo zapomniałam sobie, że to jest czas mam tego 35 na sekund. 35 sekund i jestem nie wiem gdzie, w dupie. Ja wspinam się po takich tych klockach. No jestem po klockach, jestem, ale... Jestem, koniec. Miałem 30 sekund, jak skończyłem tą czasówkę. Więc może... No nie, nie zrobię tego. Tylko uważaj, bo tam są te kule. No widzę, widzę. No nie, uważam, że nie ma szans. A ile masz? W połowie jesteś? 20 sekund. No, trzymam kciuki. Ale muszę odskakiwać. 15, musisz. No nie ma szans. Jestem przy samym wyjściu i nie ma szans, Mariusz. No poczekaj, dobrze, 10. To ja poczekam, no. Czekaj. No najgorsze, że musisz odskoczyć, żeby te kule ci no nie, 5, 4. No nie, zjechałam. O kuźwa. Ale jakie emocje tam czuć. No nie, brakuje mi dosłownie kilku sekund i to tych, które zepsułam tam. Wiem. Ale jak to ładnie wygląda, sekrety 4 na 4. Pięknie. Po prostu pięknie. No i zasypało mnie, ale wiesz co, to może to jest do zrobienia, bo ja już byłam przy oknie, znaczy no, przy wyjściu. Wiem. Próbuję to jeszcze raz, poczekaj. Na tym save'ie. Mhm. Dobra, wywali mnie do menu? Tak. Dobra, to ja czekam na ciebie w menu. No i pięknie, mamy to z wszystkimi sekretami. Pięknie. Bardzo się cieszę. Ode mnie ocena 9, minus 1 za żgi. Czyli 8 ostatecznie, tak? Tak, tak. No to ode mnie ocena 9. Ja nie odejmuję za te żygi. Bardzo no mi się podobało. Czekam, aż dotrą te informacje, że Częsawek się nie daje tego. Nie, bo ja mam wtedy... No niestety, no ja wiem, że to jest... Indywidualna kwestia, nie? Bardzo jakby... indywidualna kwestia. Oczywiście ocena też jest indywidualną kwestią. No tak. No ale moje dysfunkcje niestety są rzutujące. Jak już mam być tak bardzo elokwentna w swojej wypowiedzi. Ale generalnie custom mi się bardzo podoba. No mi się no, też no, bardzo no, podoba. No sztos. Uwielbiam...
zachowanie klasycznego wyglądu customu, a tak wiele innowacyjnych i nowych tutaj wprowadzeń. Formie. Mhm, dokładnie. No te ruchy wszystkie, bardzo mi się podoba. Ogólnie w ogóle klimaty tej biblioteki, bo dużo takich customów nie ma, tak mi się wydaje, nie? Takich no typowo nie. bibliotekowych z TR4. Więc w ogóle jak zobaczyłem ten custom, stwierdziłem, nie no, musimy to nagrać. I w sumie jakby nie żałuję, bardzo mi się podobało. Dokładnie. I dziewiąteczka jak najbardziej się tutaj należy. Szkoda, że krótki, nie? Że jeden level. Ja bym tutaj jeszcze, kurde, pograł. Jakby, nie wiem, no mam taki jeszcze lekki niedosyt, jeszcze bym w to pograł po prostu. Ale cieszę się, że mamy taką samą ocenę, w sensie w odczuciu te 9. Tak. No ale że moje dysfunkcje to wiesz, to mam minus jeden, ale to takie moje w nawiasie minus jeden, no, oczywiście, rozumiem, nie? Rozumiem. No to co, no. Kończymy? Tak jest, kończymy i dziękujemy wam serdecznie. Zapraszamy do kolejnych naszych serii na kanałach. Pa, pa! Pa, pa!